Kolejny projekt rezolucji. Rezolucja w sprawie budowy nowego szpitala uniwersyteckiego. Projekt obrady, druk nr 1069. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Szanowni Państwo. Jak Państwu doskonale wiadomo, chociażby z doniesień prasowych, aczkolwiek nie tylko, sprawa budowy nowego szpitala uniwersyteckiego znalazła się ponoć na kolejnym zakręcie, waży się los promesy rządowej. Oby też nie rozstrzygnął się on negatywnie, ponieważ Krakowowi nowy szpital uniwersytecki jest po prostu potrzebny. Wszyscy wiemy o tym, że te kliniki, które mieszczą się przy Kopernika, są w takim stanie technicznym, że niedługo prowadzenie świadczeń zdrowotnych będzie tam, krótko mówiąc, po prostu niebezpieczne. Dlatego też wychodząc naprzeciwko tym potrzebom i oczekiwaniom, grupa radnych przygotowała projekt rezolucji, zwracając się do wszystkich stron biorących udział w procedowaniu sprawy budowy nowego szpitala uniwersyteckiego, bo wydaje nam się, że warto tu zaapelować do środowisk lekarskich, aby je jeszcze bardziej zmobilizować i uświadomić powagę tej sytuacji, do organizacji pozarządowych, ekologicznych, które tak ważny projekt blokują ze względów ekologicznych. Mają oczywiście do tego prawo też, ale myślę, że musimy zwrócić się do nich z prośbą o wyciągnięcie ręki i rozmowę na ten temat, w jaki sposób doprowadzić do budowy tego szpitala, uwzględniając ich postulaty. No i oczywiście do ministra zdrowia, aby tak łatwo nie rezygnował z promesy dotacji na budowę szpitala. Bardzo proszę o poparcie. Dziękuję. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę stwierdzeń, że odbyliśmy czytanie projektu. Ustala termin zgłaszania autopoprawek na 20.55. Ostateczny termin zgłaszania poprawek 20.55.